Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I zaczynamy od Toyoty Supry. Patrzcie, jak te nowe części wpłynęły nam na samochody. Ja zobaczę jeszcze tylko, jak wypada Mazda RX-7. Gorsze prowadzenie od Supry. Mazda RX-7. Okej. Dobrze, Suprę biorę sobie do driftu, bo drift Suprą wychodziły mi całkiem spoko w poprzednim odcinku i myślę, że teraz też jakoś pójdą. To się okaże. Więc tak, dla tych, co może tam nie wiedzą, albo się zastanawiają, co i jak, w Need for Speed Underground hamujemy shiftem. Shift jest od hamowania, no ręcznym, tak? I słuchajcie, zbliżamy się do wielkiego podsumowania, jeśli chodzi o Undergrounda. I czy tak na początku, na pierwszym odcinku było dużo komentarzy, że ja gram w tę grę bardzo na siłę, że to jest takie nagrywanie, wiecie, no bardzo na siłę, że to już mi się nie chce, nie mam co nagrywać na YouTube'a, nie mam pomysłów i sięgam po stare gry, które już kiedyś nagrywałem. A podczas gdy naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra w Undergrounda. I zresztą możecie to zobaczyć na odcinkach, że naprawdę cenię sobie tą grę i lubię do niej wrócić, bo ona też mi się bardzo przyjemnie kojarzy, to raz. A dwa, może rzeczywiście te samochody nie brzmią i nie wyglądają w tej grze fantastycznie, ale przede wszystkim jakość ona jest tak zrobiona, że jeździ się w niej fajnie. Na przykład totalnie nie rozumiem fizyki jazdy w The Crew, tak? Albo w tych nowszych NFS-ach. W tym najnowszym NFS-ie fizyka jazdy jest okropna. W Need for Speed Most Wanted 2012 też nie potrafię tego wyczuć. Natomiast tutaj jest to taki bardzo przyjemny arcade, który naprawdę przyjemnie można sobie zjeść. Tak? Bardzo przyjemnie się konsumuje ten produkt i bardzo miło jest mi do tego powrócić, krótko mówiąc. Cieszę się, że sobie tą serię odtwarzam i że oglądacie ją u mnie właśnie. Swoją drogą jestem też ciekawy na przykład przemyśleń jakiegoś tam innego youtubera, powiedzmy Jodziego, który by sobie zagrał w tego starego NFS-a, jak on by czuł w tej grze, co on by opowiadał o tym, jakie by były jego wrażenia po prostu z grania, z driftowania, z prowadzenia tych samochodów, bo u niego na kanale możecie znaleźć też odcinki, no jest taki wiodący polski youtuber, jeśli chodzi o Forza Horizon i ogólnie wszystkie gry konsolowe, ale i nie tylko. Tak więc ciekawy jestem, jakby on wypowiedział się na temat na przykład Undergrounda po pograniu sobie troszeczkę w tę grę. Nie chodzi mi o to, żebyście mu tam spamowali na kanale, żeby koniecznie w to zagrał, bo Lucek się tam wypowiedział w filmiku, nie. Tylko, żeby fajnie by było, jakby jakiś tam youtuber poza mną też się wypowiedział z perspektywy lat, z perspektywy czasu i tego, jakie są teraz gry, że z lepszą grafiką może lepiej się w nie gra, dają więcej satysfakcji. Czy jak on by wbił do takiego Undergrounda, to czerpałby z tego radochę, z driftowania, z jeżdżenia, wiecie, zbawienia się tymi samochodami, tuningowania ich. Oczywiście nie spełnia ona może standardów takich jak dzisiejsze gry spełniają, czyli fantastyczna grafika, jakieś tam niesamowite rzeczy, które możemy zdobyć w grze i tak dalej, i tak dalej. Może nie. A ja weźmy sobie Hondę. Wow. Patrzcie, o ile gorsza jest niby. Skyline. Jak tu staty, przyspieszenie niby kozackie. Wiecie co, zaryzykuję. Wezmę Skyline'a i spróbujemy przejechać ten wyścig. Jeden, jedyny, ok? Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda. To jest sprint, więc jak się nie uda, to możemy go szybko powtórzyć jakimś innym samochodem, na przykład RX-7, którą mi się chyba najlepiej jeździ z tych wszystkich samochodów, które tutaj są. Zobaczymy, jak będzie wyglądał start. Mamy napęd na 4 koła, więc samochód powinien wyrwać tak bokiem na starcie. Obok mnie jest drugi Skyline. I zobaczcie, startują samochody dokładnie tak samo, w tą samą stronę się... No, to jest stary arcade'owy NFS. Ale teraz takie gry z taką grafiką rzeczywiście możecie odpalić sobie na telefonie. Właśnie, ciekawe, czy ktoś zrobił emulator Undergrounda jedynki na telefony. Bo na przykład, jeśli chodzi o starego Undergrounda, to na telefony był chyba Need for Speed Rivals, albo było to na konsole PSP, ale
Kuźwa, niestabilny jest skubaniec. Nie jadę tam na te skoki, dajcie spokój. Wolę pojechać naokoło, bo kurde, rzuciło mi duperę konkretnie. Ja pierdziu, znaczy jak się puści gaz, jest spoko, ale czasami jak się za mocno skręci, to ten samochód wpada w taki, po prostu jest nadsterowny, wpada w poślizg, jak się za mocno skręci. Czy ja mam wrażenie, że ta mapka jest jakaś taka większa niż w poprzednich wyścigach? Ja pierdziu. Nie, no to była moja wina, tak? Tutaj mogłem po prostu sobie przyhamować, spokojnie przejechać przez to miejsce, ale w ogóle nie czuję prędkości w tym samochodzie. Znaczy może rzeczywiście ma dobre przyspieszenie, ale on nie skręca dobrze, ja czuję, nie mam do niego zaufania. Mam wrażenie, że on zaraz gdzieś się rozwali, no. Za mocno skręci albo coś i będzie koniec. Wow. I gotowe. Udało się Skyline'em, ale drugi raz nie chcę nim jechać. Zobaczymy, jak mi będzie szło, bo te samochody też się zmieniają pod kątem prowadzenia, jeśli włożymy do nich nowe jakieś tam części tuningowe, więc wraz z... Ten sam wyścig? Chyba, że w drugą stronę. Przecież ukończyłem na pierwszym miejscu, o co biega. Dobra. Ej, a zobaczymy Type R-kę. Staty wyglądają okropnie, ale samochód jest bardzo ładny. Wow, aż tak wszystko spada, masakra. Supra. Ten Skyline jakieś ma takie fantastyczne statystyki, ale ja tym statystykom coś nie ufam. Coś mi się wydaje, że rozwalę system w LX7 tutaj. Totalnie. No zobaczymy, może teraz będziemy jechać po prostu w drugą stronę na tym wyścigu. Możliwe, że tak będzie, bo wydaje mi się, że my go przed chwilą jechaliśmy. Nie, no, albo to jest, może trochę inaczej ten wygląda, o. Tutaj z innego miejsca startujemy. I zobaczcie, niby LX7 ma gorszy start, tak? Zostałem trochę z tyłu. Ale zobaczcie, co się będzie działo na zakrętach. Kurde, ten samochód zupełnie inaczej. Jakby wyrwany z innej gry, dosłownie. Tak samo jak RSX, tylko RSX z kolei po dodaniu tych lepszych części zrobiła się bardzo niestabilna. Widzieliście to chyba, nie? Znaczy, mogę wam to o tym opowiedzieć, bo przecież nie gracie, tylko ja gram. Muszę wam wszystko opowiedzieć. Żebyście wiedzieli, że o kurde, RSX dobra jest, ale do pewnego poziomu. Później to już zaczynają się z nią dziwne rzeczy dziać. Znaczy, im szybsze te samochody, tym bardziej niestabilne. To też jest inna sprawa. I to dotyczy chyba wszystkich tutaj w Undergroundzie. Ale możecie mnie poprawić w komentarzach, no bo od tego one są. Czy rzeczywiście pod względem prędkości jakoś... Znaczy, pod względem nowych części tuningowych jakoś te samochody gorzej się prowadzą. Ja myślę, że może tak być. To by się okazało, że ten Underground naprawdę ma coś wspólnego z rzeczywistością. Powiem wam, że ta Mazda to jest jakiś cheaterski samochód. Zobaczcie, jak czysto mogę nią jechać, bez żadnych problemów. Mogę ich zdeptać, zrównać z błotem. Boty, które... Zaraz zobaczymy właśnie, ile jadą. Bo za mną gościu bardzo szybko zapieprzał. Ciekawe, czy oni mają jakieś w ogóle limity co do prędkości. Na pewno mają. A, właśnie, odblokowaliśmy nowe spoilery. Dobra, słuchajcie, ja jechałem 307 km na godzinę. Także ja jestem tu największym cheatuchem. 307 w LX7. To pasuje nawet. Dobra, mamy tu nowe rzeczy, jakimi są spoilery, więc trzeba je obadać. Chociaż ten, który mam, musicie przyznać, nie jest wcale taki zły. Aha, dobra, ja mam chyba najlepszy. Ja pierdziu. Znaczy ja miałem chyba jakiś unikalny tutaj. Ja nie mogę. Czy coś jest, co tu pasuje do mojej RX? Tak, jest U przy tym spoilerze, więc to jest część unikalna. Specjalnie podgłośniłem muzykę, żeby było fajnie słychać. O, może takie coś. Downforce, jak się nazywa. I co my tu mamy? Okrążenia, ile? 6!
95. wyścig. 6 okrążeń to nie są przelewki, to ja tutaj muszę narzucić jakąś ciekawą historię, żeby coś się działo, no bo te 6 okrążeń... No nie wiem. Słuchajcie, mamy takich przeciwników, jakich mamy. Próbujmy. 2 LX7. A, widzicie, wyczuł bota i przyhamował. Haha. Kurde, system wczesnego ostrzegania w tych botach. 6 okrążeń, to już naprawdę nie są przelewki. Musimy przejechać aż przez 2 penisy, bo tam są takie zakręty w kształcie wiadomo czego. I... Cy... Łohoho! Nie udało się. No dobrze, ale wiecie, mam tutaj duże pole do popisu, bo jest dużo okrążeń, dużo kilometrów do przejechania, więc mogę z nimi zrobić tu porządek albo nieporządek. Zgadza się. Został mi jeszcze jeden do zaatakowania. I co tam jedzie? To chyba S2000, która, jak widzicie, fantastycznie skręca. O kurde, ale teraz przyspieszyła. To było niezłe. Znaczy, te boty wcale nie muszą osiągać jakiejś wielkiej prędkości, tylko one po prostu nie tracą tej prędkości na zakrętach. A mój samochodzik traci. Oni mogą nawet przyspieszać na tych zakrętach. Ale dobra, no. Przynajmniej jest z czym powalczyć. Na pewno bym narzekał, jakbym jechał ten wyścig bez żadnego przeciwnika z przodu, zgadza się? I tylko próbował, nie wiem co, lepsze okrążenie ogarnąć? Z tyłu się coś rozwaliło. Nie wiem, dziwne, że we mnie nie przywaliło. Tutaj w ogóle. O! Proszę bardzo, doganiamy. Chodź, jest 2000. Ojej, byłeś tam? Przepraszam. Tak, tutaj kolizje z czymkolwiek nie sprawiają, że nasz samochód będzie gorzej jeździł i to mi się właśnie podoba w NFS-ach, że jest taki arcade'owy, no. Po prostu możesz zrobić w tej grze to, czego zrobić w realnym życiu. No, lepiej nie robić tak w realnym życiu. To właśnie ja cenię sobie zawsze w grach. To nam umożliwiają być super bohaterem, dlatego ja na przykład lubiłem grę Prototype. Jesteś super bohaterem, rozwalasz wszystko, w tej grze naprawdę mogłeś się wyżyć. Dlatego lubię na przykład Mass Effecta, Andromedę, połączenie kilku gier, kilku tematyk ze sobą, Star Warsów, jakieś tam mamy moce, jakąś tam strzelankę, fajna historia, praktycznie którą ogląda się jak film i w której się uczestniczy. Jest to super sprawa. No i jednocześnie możemy być super bohaterem, który gdzieś tam, o kurde, muszę po nagraniu tego odcinka pograć sobie w Andromedę, bo tam mam teraz planetę jedną do odkrycia. Ale patrzcie, z perspektywy na przykład osoby, która zobaczy ten odcinek za powiedzmy rok, dwa, trzy, pomyśli sobie, kurde, Andromeda, taka stara gra. Ja pierdzielę, kiedy to było? On grał w Andromedę niedługo po premierze i teraz ta Andromeda taka lipa jest, w ogóle nikt to nie gra, każdy zapomniał już, no. Fajne to było kiedyś, a teraz co? Teraz są inne gry, właśnie. Jak można by spojrzeć w przyszłość? A propos przyszłości, to ostatnio oglądałem sobie takie dokumentalne filmy na temat wszechświata. O kurde, ale mi się temat narzucił. No dobra, ale jest to bardzo ciekawe, bo okazuje się, że przyszłość i przeszłość, czy teraźniejszość, to już się po prostu wydarzyło, że to jest. Że czas nie jest czymś, jak my postrzegamy czas, że on płynie i on nie wraca do swojego stanu, tylko że na przykład to, czy się poruszamy, to też wpływamy na czas. Czas inaczej płynie dla kogoś, kto się porusza nawet z małą prędkością, a inaczej płynie u kogoś, kto siedzi w miejscu, tak? Czyli jak ty teraz siedzisz dupą przed komputerem, czy trzymasz telefon siedząc na kiblu, no to dla ciebie czas leci najszybciej. A jakbyś na przykład wsiadł na rower i zaczął palić kalorie,
to jakiś tam, nie wiem, miliardowy ułamek sekundy byś przedłużał swoje życie. To może dlatego kierowcy taksówek są tacy młodzi. Oni jeżdżą miliardy kilometrów tymi swoimi Mercedesami. O, a tu się okazuje, że... Shit, nie? Nie no, żartuję, wcale nie są młodzi. Tak naprawdę te różnice w czasie są tak minimalne, że też się w ogóle tego nie odczuwa. Ale jakieś tam są i rzeczywiście, jakby ktoś podróżował z jakąś tam ogromną prędkością, to byłby tam o ileś młodszy, zależy z jaką prędkością, ile by podróżował i tak dalej i z jakiego punktu by go ktoś obserwował. No i grawitacja oczywiście też wpływa na czas, bo go zakrzywia, na przykład na Marsie, jak to jest, na Marsie czas płynąłby dla nas szybciej, no bo tam grawitacja jest mniejsza, masa planety jest mniejsza i mniejsze przyciąganie, a na Ziemi czas leci dla nas wolniej, bo przyciąganie tutaj jest większe, tak? Jest o 3 razy większe niż na Marsie. Swoją drogą ciekawe, jakby wyglądały wyścigi samochodów na Marsie. Jakie będą tam samochody, no bo w niedługim czasie pojawią się już tam ludzie. Przynajmniej tak twierdzi Elon Musk. Elon Musk, no jedź! Czy ta Mazda w ogóle ma jakikolwiek start? Widzieliście, jak to startowało? Przecież moje Volvo lepszy start ma niż ta Mazda, no. Dopiero ona przy wyższych obrotach coś tam robi. No, ale właśnie to jest też bardzo ciekawe doświadczenie naukowe, bo... What the fuck? Bo skoro grawitacja zakrzywia czas, to czy... O ile czas będzie... szybciej płynął na Marsie niż na Ziemi? I czy ludzie na Marsie będą się szybciej starzeć? No, na Ziemi powinni się wolniej starzeć ludzie. Ciekawe ile... O kurde, a jakbym mieszkał na Słońcu? No kuźwa, pieprzona złotówa, widzicie, zemścił się. Taksówkarz za żarty o taksówkarzach. Ja pierdziel, ostatnie okrążenie, ja pierdzielę. Nie wierzę w to, odpalaj cheaty, Lucek, nie wiem, cokolwiek, to jest ostatnie okrążenie. Jadę to już, ile ja już to jadę? No mam ochotę przeklinać, naprawdę, ale nie zrobię tego. Dobrze, wiecie co, nie poddaję się, bo tutaj jeszcze może się coś zdarzyć. Może się okazać, że nagle jakiś trafik wyjedzie do tych botów i ich rozwali, ale to już raczej wątpliwe. Możliwe jest, nie można tracić nadziei, idziemy do końca, ale kurde, oni już są na tej prostej. Zgubił mnie ten skrót tutaj, pseudoskrót. Patrzcie jak oni, no kurde, tak zrypać. Mazda. Boże, jaki ja teraz temat znajdę do gadania? Ile ja jechałem ten wyścig? Musimy to... Nie, dobra, to nie jest ważne. Spieprzyłem. 6 okrążeń, kuźwa, jak ja nie lubię tych okrążeń jeździć. No dobra, wróćmy do tematu Marsa. Czyli co, wylądujemy sobie na Marsie i tam będą ludzie i oni będą żyli jakby krócej, no nie? W naszej... ty masz tutaj. W naszej perspektywie. Czyli polecą tam na Marsa, postoją sobie tam trochę i nagle dupa. Ciekawe ile właśnie, można by to obliczyć, tak? Tylko ja nie mam takich zaawansowanych... nie mam takiej zaawansowanej wiedzy astronomicznej, jak to liczyć. Znaczy to jest wiedza z gimnazjum, no. Ale ja już tego nie pamiętam, bo przecież nie liczę codziennie. Liczę na siebie, o. Nie, ale taka jest prawda, że jak ktoś jakiejś tam dziedziny wiedzy nie używa, którą kiedyś nabył, to ta wiedza gdzieś tam umyka, nie? Tak, na przykład ludzie się jedni z drugich śmieją, że o, ty nie potrafisz kopać szpadlem, a ty nie potrafisz fugować. No okej, okay, co z tego? Jeden potrafi to, drugi potrafi to. Nie może być człowiek najlepszy we wszystkim, no kurde. Jeden zna się bardziej na modzie, drugi... O, fuck. A drugi nie. Ej, ja nie wiem, coś mi nie idzie. I ten cholerny, ja nie wiem, te boty też jakieś takie oszalałe, cholera. Wiecie co, ja tu nie mogę tym skrótem jechać, bo ten skrót był zgubny. Przelecę go, elegancko. Przeleciałem go. No i teraz trzeba eliminować boty, te, które do mnie dojeżdżają. W razie jakbym właśnie się rozwalił, to jeszcze powinienem mieć tyle międzyczasu, że...
że zdołam się odrobić, nie? Zdołam się rozpędzić tą Mazdą, bo na start to ma okropny. Okej, jak już się rozpędzi, to jedzie, ale zanim ruszy, to trzeba trochę poczekać. Tu jakiś klawisz w NFS-ie odpowiadał za zmianę piosenki podczas jazdy, czy tam w menu nawet. Ale próbowałem, szukałem w ustawieniach i tego nie znalazłem. Może to w następnym NFS-ie. Czyli co, jak ja gram w NFS-a, to się wolniej starzeje? Bo tak się cały czas poruszam szybko chyba w tej grze, czy nie? Nie, wiecie co, aż mnie zaciekawiło z tym Marsem. Musicie mi odpowiedzieć w komentarzu, o ile będziecie... Właśnie, to jest chulowo trochę jechać na Marsa lecieć, bo to nowa planeta, jak tam nie ma wody, nie ma jedzonka, nie ma niczego, jakieś tam papki spierdzielać. No, a chyba, że ktoś rzeczywiście chce tam przygodę przeżyć, zobaczyć może coś, czego nikt nie widział, to jest spoko, nie? To też bym chciał takie coś. Tylko, że trzeba zapłacić, Elon Musk powiedział, dobra, możesz polecieć, ale musisz najpierw zapłacić 10 milionów dolarów, bo wtedy cię wpuszczę na statek i lecisz, obojętnie kim jesteś. A ja mówię, okej, dobra, nie ma problemu, tylko najpierw chcę skądś wykombinować 10 milionów. No i jaka gwarancja, że coś się nie rypnie i nagle, no bye bye, no próbuj tam jakoś przeżyć na Marsie, nie wiem, roślinki zasadź czy coś, jak tam atmosfera jest niezdatna do życia. Oglądałem ostatnio tych dokumentalnych filmów na temat Marsa i powiem wam, że nie ma żadnych takich jakichś nowych, chyba że znacie jakieś takie. Same są z lat jakichś tam zamierzchłych, gdzie nikt jeszcze o Elonie Musku nie słyszał jako tako. A tym bardziej o jego firmie, która zajmuje się lotami w przestrzeń kosmiczną. Kurde, w sumie oglądałem publicystykę na ten temat. Jak to ma wyglądać to podbijanie Marca, ale może nie powinienem na tym odcinku o tym gadać. Może powinienem się po prostu skupić na dojechaniu do mety, bo okaże się, że będę ten wyścig jechał 100 razy i go w końcu nie przejadę, no. A to jest jednak 6, jakby nie patrzeć, nudnych okrążeń, które staram się wypełnić ciekawymi historiami. Ale też tak lubię zarażać was czasami czymś, jakimś ciekawym tematem i potem okazuje się, że w komentarzu, na przykład na następnym odcinku ktoś błyszczy, że a wiesz co, dzięki Lucek, że mnie zaraziłeś tym tematem, bo sobie popatrzyłem, pooglądałem i teraz interesuję się na przykład tym i tamtym. To jest spoko. Oh shit, zaryzykowałem, jechałem jak wariat i się udało. Tutaj jest ten złodzony most przez większość gry i zobaczcie, nie ma tu ani jednego samochodu stojącego w korkach. Tak, a tam gdzie najmniej bym się spodziewał samochodów, tam właśnie wyjeżdżają skubańcy. I cały czas na ogonie, czy na zderzaku, czy na końcówce układu wydechowego siedzi mi jakaś sraczka, nie wiem co tam się trzyma. Wow. Kurde. Piąte okrążenie przedostatnie. Wyścig będę znał już chyba na pamięć. Mam nadzieję, że następny będzie jakiś drift albo drag, nie wiem, bo już mam ochotę po prostu sobie pojechać coś normalnego niż to okrążenie. Ale wiecie co, trening też jest dobry, bo na treningu, no co, nauczy się tej trasy fantastycznie i potem nic ci nie podskoczy, nie? A z drugiej strony ta Mazda trzyma się lepiej drogi niż Nissan Skyline R34, którym jeździłem ostatnio. O shit! Było blisko. Tamten to masakra. I pewnie zaraz się rozbije, bo właśnie pochwaliłem Mazdę. No ale nie ma co ukrywać, jest to chyba najlepszy samochód do wygrywania w tej grze. Tak, i teraz powinienem się rozwalić właśnie w tym momencie. Tak trochę, z jednej strony żałuję, że to już jest końcówka Undergrounda, a z drugiej strony nie mogę się doczekać tego, co będzie w dwójce. Chociaż doskonale to znam i wiem, że na początku będzie bardzo wolno, nic się nie będzie działo i te popieprzone wyścigi URL na lotnisku, które są zrypane do maksa, będzie trzeba jeździć też w nieskończoność, tam jest 7000 okrążeń.
I te wyścigi są okropne, zresztą to jest esencja tego, co ja nie lubię, czyli takie wyścigi totalnie torowe, na których zupełnie nic się nie dzieje, no. Jedynie co tam możesz zrobić, to przegrać, i to w taki jakiś głupi sposób. No ale znowu więcej opcji tuningowych, więcej tuningów, otwarty świat, gdzie możemy sobie jeździć, gdzie chcemy. I nawet musimy, bo żeby od jednego miejsca do drugiego dojechać, to musimy tam dojechać, nie da się przeteleportować. Nic nowego. I będzie drift? Cholera, time trial. No dobra. Da mi jakiś upgrade unikalny do samochodu? Performance upgrade to your car. No dobrze. To będzie łatwizna. Jaki mamy tutaj czas osiągnąć? 2 minutki, niecałe. Dobra. Słuchajcie, w czym jak w czym, ale w Mazdzie RX-7 to luźna guma. Zobaczycie jak szybko przejadę ten wyścig. To będzie rutyna, nic się nie stanie. Nie ma tu żadnych botów, które będą mnie, wiecie, dekoncentrować. Czysta jazda, czysta rozwałka. Czyściutko, bez żadnych problemów, bez chyba nawet żadnych trafików, bo widzę, że tutaj nic nie jeździ, żaden wściekły taksówkarz. Nic się nie dzieje, po prostu jedźmy. I wygramy to na spokojnie, czyściutko. Chociaż pamiętam, że z jakimś time trialem miałem problem w Undergroundzie 1. Nie wiem, czy to był akurat ten. Któryś tam był taki wściekły, że czas był doświrubowany totalnie. O, jest pierwszy trafik, zobaczcie. W dodatku, okej, drugi, trzeci, czwarty, robi się gęsto. Zostawimy sobie jeszcze trochę nitro na wszelki wypadek. O, shit! Właśnie, na wszelki wypadek. To był ten wszelki wypadek. Dziewiętnaście sekund zostało, to mogę nawet na wstecznym tam wjechać. I aha, okej. Okay. Zapomniałem, że spacja to nie jest tutaj ręczny w tej grze akurat. Sorry. I got it. Need for speed. Oh. Okej, okay, zobaczmy co to za unique part. A, muszę sobie wybrać. That's special. Ten that's special to takie już nudne się robi. O, co? Co mi daje najlepszego buta tutaj? No i gitara. I co mamy dalej? Drifty. Proszę, drifty. Dupa. Ale jest drag. Drag, chętnie sobie pojadę. Zobaczymy, czy będzie trudny, czy będzie łatwy. No i muszę przetestować tego pełgota, co tam tak driftuje z napędem naprzód. O, to jest ten wyścig. Dobrze, co my tu mamy? Co tam jedzie? Kurde, ale ciężko w ten idealny... w to idealne przełożenie trafić. 350, taki odpiernicz... O, fuck, ale przewidział to. Fantastycznie to przewidział, nie wiem, jak on ma chyba dar przewidywania. Wow, widzieliście to? Grzejemy, grzejemy, grzejemy. Co, już koniec? Patrzcie, 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 patrzcie. Wow, ale akcja! Ej, tutaj jest ten odcinek jak z Most Wanted, nie? Ale fajny drag, kurde. Ja pierdziu, to było dobre, już myślałem, że to będzie koniec, pod koniec Mazda RX-7 pokazała swoje szpony. Yeah, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 1, trzymajcie się, na razie.